Zobaczcie, dzisiaj taka ciekawostka, jak wygląda pole po orce i na które spadło tutaj przeszła brona wirnikowa na cięższej ziemi, a tutaj podnosiłem bronę wirnikową i sam wał pakera. Na to spadło około 115 litrów wody, beton, tak? Beton się zrobił, natomiast tego już nie uprawiam, żeby gdzieś tej gleby jeszcze nie męczyć. A dla porównania, dzień później, zobaczcie, także moje pole dzieli je droga, powiedzmy, no tutaj troszeczkę tego piasku jest nieznacznie więcej. Tam przedplon przężyto, tutaj z kolei przedplon rzepak. Jest oczywiście beton, natomiast powiem Wam, że nie aż tak. No i patrząc na to pole, zobaczcie, jakie jest białe, a tutaj nie. Także no, ta struktura wierzchniej, czy też zewnętrznej, na powierzchni została w jakiś sposób, no, w znacznie mniejszym stopniu, powiedziałbym, zniszczona, zdegradowana poprzez wodę, aniżeli z tej drugiej strony. Z tej oto strony, także no, znacząca różnica, uważam. Zobaczcie, co się dzieje w miedzach, gdzie siedzą myszy, szkodniki, wszystko w miedzach, bez względu na to, czy orka, czy bez orka. Pokazałbym Wam tamto pole, na które wszedłem przypadkowo. To jest tak podziurawione, jak w tym miejscu, w zasadzie całe pole. Przyczyn nie znam, na moim polu tak nie ma. No natomiast zobaczcie, jak tutaj, kurczę, jest beton.